Xiaomi najlepsze. Widzieli telewizor od Xiaomi, 55 cali, Netflix, YouTube, Prime Video, 4K HDR, Motion Shot i w ogóle dużo różnych. No ja też nie widziałem, ale będziemy się przyglądać, jak tylko go wtargam na górę. Jakieś ostatnio narzekania na moją fryzurę się pojawiły. No dobra, to skracam, żebyście się nie denerwowali, że wyglądam niedobrze, no żeby wam to dnia nie psuło, naprawdę. W poniedziałek wskoczył materiał o tym moim zamku magicznym, elektronicznym, cudownym, fantastycznym. Dużo ma on opcji, wszelakich, tak więc odsyłam na test huba, żeby tutaj wam nie przynudzać. Szczególnie osoby, które takie rzeczy chcą używać na przykład do zdolnego dostępu do swoich mieszkań, czy mieszkania, czy jakiś biur. Fajne, tu bardzo rozbudowane urządzenie. Aż jestem w szoku, ile tam wymyślali rzeczy. W zasadzie mnie to nic nie brakuje, a jest aż nadto to wszystko. Instalacja, nie instalacja, wszystkie tematy omówione. Zapraszam, linkuję jeszcze raz, mówię w opisie filmu. A jak was interesują gadżety takie elektroniczne, to może ktoś by chciał podążyć tropem wilka i codziennie rano zobaczyć jakieś fajne zdjęcie lub vlog. Wycieczki, zdjęcia z drona, skoki spadochronowe, daily, wiele więcej. Tradycyjnie link w opisie filmu. Ostatnio jakoś mega fartownie tu przyjeżdża mi ciągle wolne stanowisko. Korzystam, a co? Smacznego. Cały czas mam problem, żeby ten płaski pstryczek znaleźć. Wszystkie jakieś kurnie takie wystające. Kupiłem takie, ale niestety był tylko w wersji wyłącznik krzyżowy. Tak więc nie było, jest płaski wyjątkowo, nie było wersji niekrzyżowej, ale mnie to nie przeszkadza. W zasadzie wykorzystamy tylko te styki, które nam są potrzebne, a reszta będzie najwyżej nieużywana. Ale chyba zatkam te wąsy, bo już mnie to drażni, jak tak wisi. Wrzucałem, no i się tak nawrzucałem, że teraz mam milion kabli do sprawdzenia, który jest gówniany, który jest w miarę okej. Tak więc, wiecie, w różnych urządzeniach przychodzą różne kable, potem i tak używacie swoich i wam się zbiera cała szuflada. A tu trzeba zbadać, który się nadaje do użytku, a który się do użytku już nie nadaje. Patrzcie, 2,5 ampera, mamy 5,06 V, 5,28 jest przy znikomym obciążeniu, ale właśnie by mi pasowało, żeby przy tych 2,5 było powyżej 5 V i to będzie mój punkt odniesienia. Ustawiam sobie taki prąd obciążenia i w momencie, kiedy będzie to spadało poniżej 5 V przy 2,5 ampera, to kosz na śmieci. Kubka nie spełnia moich wymagań i idzie do utylizacji, że tak powiem. No nie znaczy, że to są kable, które nie zadziałają zupełnie, tylko po co się mam zastanawiać, jak mam jeszcze tyle, które są do transmisji danych, a które są do ładowania pełnym prądem. Tak więc odsiewam ziarno od plewa i to nie przeszło moich testów. Powiedział, że z kablami będzie łatwo. Mini USB, USB typ C, micro USB, micro USB krótkie, Lightning, USB-C, USB-C, USB-C Lightning. Ja pierdzielę. Więcej się chyba nie dało wymyślić. Trzeba ze sobą wziąć długopis, nie? Sprawdźmy, czy działa w ogóle, żeby nie było lipy. Jest czym postawić krzyżyk. W pierwszej turze bezapelacyjnie w komentarzach pod moim ostatnim filmem wygrał Krzysztof Bosak. No zobaczymy, czy Krzysztof, chyba Krzysztof, nie wiem, bo Bosak i nie wiem, jak ma chłop na imię, ale chyba Krzysztof. Tak więc, no jeżeli by tak wyglądało głosowanie, no to w pierwszej turze by wygrał. On tam myślę, że zgarnął z 80% waszych głosów wirtualnych. No zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyjedzie. Jadę zagłosować też, żeby nie było, na kandydata jednego. A w drugiej turze, no to się dowiemy pewnie wieczorem, jakieś będą sondaże, a za jakieś dwa dni pewnie będzie już oficjalny wynik. No to chętnie również poczytam, na kogo w drugiej turze będziecie głosowali.
Ja jadę załatwić temat. Zobaczymy, czy dużo ludzi, jak to w ogóle wygląda. No to dobra, lecimy. Stemple są, wszystko jest. A u mnie tak temat wygląda w miarę bez korka. Minuta i już. Sprawa załatwiona. Ło matko, tak mnie ten proces wyborczy nadwyrężył, że musiałem sobie coś do żarcia kupić. Dzień dobry. Taka, o, granderek, no nie, ładny. Ładnie wyszedł, też muszę nagrać. Taki, można powiedzieć, wyborczy granderek się pojawił. Czyż nie piękny? No zajebisty. To wyższa szkoła latania dronem się właśnie zaczyna. Przemysław zazdrościł mi Mavica Mini, kupił sobie jeszcze okulary do latania. Sybarytyzm i rozpusta. Tylko jest kłopot z otwarciem pudełka, no. Nie, tak, wczoraj otwierałem. A naładowałeś to w ogóle? Co, tylko się ładowało wczoraj, nie wiem ile. I co, i tutaj bateria jest w tym? Tu jest bateria, tu się składa. W tym czymś? Jeszcze raz do TV, można obraz wrzucić i ścierać. A jak się łączy to z tym? Wkładasz. Z aparaturą? Bezprzewodowo. Tak. No. Tak ci powiedzieli? Tak się wyczyta. I on kręci głową i się kręci ta kamera. W drugą stronę. Jeszcze bardziej. No i teraz góra i dół. Chcę zobacz na dół. Bajer, co? I o takie Polskę żeśmy walczyli. To nie jest jakaś popierdółka. A masz kontuz, to będę, że musisz leć, tak w samolocie. A, tu jest krzyżyk Abi. No w którą stronę lecisz? Tak, bo on leci sobie w swoją stronę. Tak. A ty sobie oglądasz tak świat, jakbyś chciał oglądać. Nie, no powiem ci, że Bayer jest sakramencki. A, mi ściereczka do czyszczenia i takie coś było, to sobie boczny. Do kabla. Latałem kostki. Jest dobrze? Jest dobrze, panie inżynierze. Ładnie widać. Zaraz wyślę Marianowi. No ja mam screen grabera. Robimy aktualizację wszystkiego, to niech się jeszcze chwilę podładuje. Przemysław jeszcze nigdy nie podłączał swojego drona do aktualizacji. I się okazało, że mamy pewne kwestie do nadrobienia. Tak więc zaktualizujemy kontroler, zaktualizujemy drona. No i potem zobaczymy, czy nam się uda to połączyć, bo za pierwszym razem nie wyszło. Cześć Cytryna. Cytryna jest zmokniętą kurą dzisiaj, bo pada cały czas... Nie wchodź mi śmierdziochu do domu. Musisz wyschnąć trochę. Cały czas pada drobny deszczyk. Może się na chwilę uspokoi, to byśmy polatali, ale mam złe przeczucia. No i nie polataliśmy, bo cały czas pada i gówno dzisiaj z latania. Może jutro. Wyczekamy 2 godziny, ale chociaż sprzęt już jest gotowy. Tylko przemyślałem, żebyś nie latał beze mnie. No nie, nie będę, nie odważył się. No i to mi się podoba. Kurna, ale Xiaomi telewizor robi. No po prostu niebywałe. Patrzcie z tyłu. No może nie jest najcieńszy, ale to nie jest OLEDowy telewizor. Tutaj się cała elektronika mieści. 3 USB, 3 HDMI. Tam są jeszcze wejścia. No to się później na to zwróci uwagę. Z tej strony zasilanie. No dobra, logujemy się. Poklikałem tutaj już z godzinę. Zobaczymy wieczorową porą, jak się ciemniej zrobi, jak tu jest z podświetlaniem, ale już widzę, że nie jest takie równomierne. Niemniej jednak nie patrzyłem jeszcze ceny. 55 cali ile kosztuje Xiaomi. W miarę żwawo działa, jak na Android TV, powiem szczerze. Dawno u mnie nie było Androidowego telewizora, to tutaj widzę, że nie poskąpili, jeśli chodzi o moc procesora. I w miarę to działa. Poinstalowałem trochę aplikacji. No nic, kilka dni testów i zobaczymy. Ale na razie zapowiada się nieźle. Muszę zobaczyć tylko, ile to urządzenie chciałoby kosztować. Bo to jest w zasadzie główna przesłanka, żeby określić, czy warto, czy nie warto. Zupełnie nam dzisiaj akcja loty nie wypaliła, że tak powiem, ale teraz już nie pada, może by było teraz polatać. I zastanawiam się, czy z takimi okularami, oczywiście no jest takie loty wyścigowe, jak Marian robi, no ale sami żeście widzieli, można sobie poruszać głową w prawo i w lewo, to czy będą takie odczucia, jakby się leciało w jakimś samolocie czy czymś. No oczywiście nie będzie przeciąża i nie będzie tego wszystkiego, jak wpadacie w dziurę powietrzną, ale doznania mogą być ciekawe, powiem szczerze, jestem arcyciekawy. U nas koledzy pokupowali sobie samoloty, żeby mieć lepsze doznania, takie z przeciążeniami i tak dalej, ale ja jakoś taki jestem zupełnie nielotniczy, te małe konstrukcje
jakoś mnie nie przekonują, szczególnie jak się w te dziury powietrzne wpada i wpadacie po te 50 czy ileś 100 metrów w dół i tam wam was trzepie w tym samolocie strasznie, tak więc może taka alternatywa. I co ciekawe, ja w swoich okularach też się tam mieszczę w te gogle do latania. I to jest fajna alternatywa dla takich właśnie ślepców jak ja, bo to jest... nie trzeba tam żadnych dodatkowych korekcji, tylko z okularami się mieszczę i sobie mogę latać i jak kurnia orzeł rozglądać się w prawo, w lewo, a jednocześnie lecieć prosto. No tak mnie to kurnia zaciekawiło. Szkoda, że tak ten cały zestaw to tak zaczęłaby zdycha, myślę, wydać, bo tak to by była fajna zabawa. No i przede wszystkim wagowo on jest tam też, bo te wszystkie pozwolenia, egzaminy, badania lekarskie i Bóg wie co jeszcze. Niezła faza jest, powiem wam. Lipa jak 150, można powiedzieć, ucho mi się zatkało. To, że jestem ślepy, to już się zdążyłem przyzwyczaić, że bez okularów nic nie widzę, ale to, że nie słyszę, że jestem głuchy, to już... Ja wiem, że to starość nie radość i nie staje się młodszy. PESEL jednak zobowiązuje do pewnych niedogodności, no ale tak mnie tu drzaźni. Jeszcze nie dość, że nie słyszę od rana na to jedno ucho, to jeszcze mi zaczyna piszczeć. W ogóle jakaś straszna sprawa. Jeszcze jak się człowiek nie ogląda tych reklam w telewizji, tych wszystkich środków, co se tam, jak se czyścicie tym patyczkiem, to że to wpychacie do środka i tak naprawdę to gówno daje to czyszczenie. Całe życie czyściłem i było okej, a teraz coś się zepsuło, nie wiem czemu. Rano wstałem i jedno ucho kurnia nie funkcjonuje. Jadę do miasta w takim razie kupić sobie jakiś środek, bo tam w telewizorze reklamują takie, się wpsikuje do ucha i to ma podobno zrobić robotę. Zobaczymy, przetestujemy, zobaczymy, czy zrobi robotę i czy w ogóle takie coś będzie u nas na podorędziu do kupienia, bo jak nie pomoże, to trzeba by iść do doktora. Wiecie, jak to jest z doktorami, trzeba najpierw iść do normalnego. Normalny musi stwierdzić, że trzeba iść do laryngologa, potem idziecie do laryngologa. On wam mówi, że dobra, wolny termin jest za 9 miesięcy, a przez 9 miesięcy, jak nie słyszycie nic na jedno ucho, to wam się mózg resetuje, już się do tego przyzwyczajacie. Pewnie. Ja już pół dnia, no dzisiaj 17.05 od rana mam problem z tym uchem i... No i nadal mnie to drażni, ale pewnie jeszcze ze 3 dni, jakbym tak pochodził, to bym się przyzwyczaił. Chociaż nie chciałbym, bo powiem szczerze, no tak mi obcięło pasmo przenoszenia, jedno mi tak przycięło, że to odczuwanie tego wszystkiego jest jakieś porąbane. Naprawdę. Włóżcie se, zatkajcie się sobie watą jedno ucho i zobaczcie, jak to jest niefajnie. Watą, palcem, czymkolwiek, nie? Zupełnie jest beznadziejna sytuacja.